Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski, punkt widzenia. Naszym gościem jest dziś dr Lech Jańczuk, politolog, ekonomista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy Pana doktora w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozpoczynamy tematem tragicznym. W Barcelonie kilkanaście osób zabitych w związku z atakiem terrorystycznym. Na razie nie ma potwierdzeń, ile dokładnie jest ofiar. To jest sytuacja wyjątkowa. Dlatego rozpoczynamy tym tematem program. Panie doktorze, no cóż, po raz kolejny okazuje się, że polityka przyjmowania migrantów bez żadnych warunków prowadzi niestety do zwiększenia zagrożenia. Nie zdała egzaminu, to jest prawda. Te zamachy terrorystyczne nasiliły się po 2014 roku, kiedy kanclerz Angela Merkel zaprosiła tutaj imigrantów i Hiszpania w odróżnieniu chyba od Francji i Niemiec nie ukrywa tych zamachów i nazywa rzeczy po imieniu, że to był zamach terrorystyczny. Ale przypomnijmy tę noc sylwestrową w Kolonii, czy zamachy we Francji. One są nazywane incydentami. Jakby te media, czy to środowisko, czy ten establishment polityczno-medialny stara się unikać tego słowa zamachy terrorystyczne po to, żeby jakby legitymizować tę politykę migracyjną. I to jest pewien kłopot, dlatego że przypomnijmy, kiedy po II wojnie światowej była budowana konstrukcja Unii Europejskiej, wtedy jeszcze Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, to przecież ta Europa miała być budowana w oparciu o wartości chrześcijańskie. Przypomnijmy, jeden z ojców, założycieli Unii Europejskiej, Robert Schuman, w tej chwili jest kandydatem na ołtarze. To miała być Europa zbudowana na filozofii greckiej, prawie rzymskim i etyce chrześcijańskiej. Natomiast po tych wydarzeniach paryskich z 1968 roku ta Europa Zachodnia poszła bardzo w lewo, w ten nurt taki lewicowo-liberalny. Mija 50 lat i widzimy, że ta polityka chyba nie zdała egzaminu. Ona prowadzi Europę do jakiejś zupełnej przepaści i brakuje tutaj jakby wspólnych wartości, na których można by było budować ten projekt europejski. A bez wspólnych wartości, bez wspólnej tożsamości będziemy mieli do czynienia z takimi wydarzeniami jak dzisiaj w Barcelonie. Właśnie ten brak tych wartości i jakiejś konkretnej drogi rozwoju w tym zakresie pokazuje, że tak naprawdę Unia Europejska nie wie, w jakiej sytuacji, jak się zachować wobec tej fali migracyjnej. Dzisiaj agencje donoszą, że do Hiszpanii w tym roku ma przybyć więcej migrantów. Hiszpanii właśnie, tu gdzie mamy dziś miejsce atak w Barcelonie, do Hiszpanii ma przybyć więcej migrantów niż do Grecji. To prawda, bo zwróćmy uwagę, że no pierwszym takim państwem, które przyjęło na siebie tę falę migrantów, była Grecja. Nie mogła sobie z tym poradzić. Tutaj Unia Europejska próbowała stworzyć jakieś takie zabezpieczenia w postaci wyasygnowanych środków z przeznaczeniem do Turcji, żeby tych imigrantów jakoś tam zachowywać. Potem mieliśmy przykład Włoch. W ostatnim roku Włosi już też próbują jakoś tam zamykać te swoje granice, bo sobie nie radzą z tymi imigrantami. No i trzeci ten kanał to właśnie pozostała Hiszpania. Zwróćmy uwagę, że to, że migranci przybywają do Europy, wiąże się również z tym, że to jest dobry biznes. Organizacje pozarządowe, właśnie głównie o takich światopoglądach lewicowych, one po prostu na tym zarabiają. Znaczy jest tak, że migranci wypływają od wybrzeża Afryki na 12 mil morskich, czyli już są na wodach terytorialnych i od razu na nich czekają kutry z organizacji pozarządowych, które je zapraszają do Europy. No i potem jest problem, co z tymi migrantami zrobić. Krótko mówiąc, ci przemytnicy imigrantów zarabiają na tym gigantyczne pieniądze, natomiast... A urzędnicy im w tym pomagają, ale koszty tego ponosi społeczeństwo, chociażby właśnie w postaci zamachów terrorystycznych. No właśnie, teraz jest kolejna sprawa, kolejne pytanie. Czy rzeczywiście ten kurs, który Unia Europejska wprowadziła, no i też urzędnicy unijni, wręcz karania za nieprzyjmowanie migrantów, czy w takiej sytuacji, w takich momentach, kiedy mamy do czynienia z atakami terrorystycznymi, czy ten kurs jest do obronienia? No, w sposób merytoryczny oczywiście się tego nie da obronić, no ale jak słyszeliśmy z ust niektórych urzędników Unii Europejskiej, że Unia Europejska ma pieniądze, a my mamy wartości, w związku z tym to oni nam będą dyktować warunki. To bardzo dobrze, że Polska, ale też i państwa Europy Środkowo-Wschodniej wzbraniają się przed falą imigrantów, z tego względu, że tutaj brakuje jakby wspólnych wartości, wspólnej tożsamości i ci imigranci nie są skłonni do tego, żeby się integrować z tymi społeczeństwami.
one, imigranci tworzą swoje enklawy. Przecież w Szwecji, w Danii czy w Wielkiej Brytanii, ale we Francji są takie miejsca, gdzie w ogóle policja się boi wchodzić. W związku z tym one są jakby wyjęte spod jurysdykcji państw goszczących migrantów, więc to jest bardzo niebezpieczne. I jeśli ten nurt się będzie nasilał i Europa się będzie starzeć, wyludniać, no to może się zdarzyć, zresztą już i w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że w części miast niemieckich migranci stanowią większość niż rodowici Niemcy, chociażby we Frankfurcie. No tak, ale czy może dojść do pewnego załamania instytucji unijnych w takiej sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia, tak, obywateli, mieszkańców Europy, krajów europejskich, a jednak mimo wszystko urzędnicy unijni ciągną dalej swój wagonik w drugim kierunku, tak, jakby nie patrząc na to zagrożenie. Czy może dojść do takiego kryzysu struktury Unii Europejskiej, że może się w pewnym sensie załamać Unia ze względu na... Nie można tego wykluczyć z tego względu, że migranci, którzy przybywają, zamachy są dokonywane przez drugie pokolenie głównie, nie to pierwsze. Drugie pokolenie, które ma obywatelstwo poszczególnych państw. Dlaczego tak jest? W związku z tym, to przyczyn jest bardzo dużo, ale generalnie zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o społeczeństwa muzułmańskie, to są społeczeństwa, które swoje życie bardzo silnie wiążą z religią. Ta religia, w ogóle to prawo objawione jest wyżej niż prawo stanowione w danych państwach, nie? I teraz jeśli migranci przybywają i do Europy laickiej, mówię tutaj głównie o Francji, bo to jest przecież jedno czy jedyne państwo na świecie laickie, i zabiera im się te wartości duchowe, nie dając w zamian nic, nie oferując, a z drugiej strony oni są, słabo się integrują i są słabo wykształceni, w związku z tym mało też zarabiają, a więc tak, nie mają perspektywy życia wiecznego, czyli tego raju pozaziemskiego, ale też i nie mają raju na ziemi, bo nie mają z czego żyć. W związku z tym stąd te kroki desperackie. Natomiast jeśli chodzi o instytucje unijne, tutaj też jest pewien paradoks, dlatego że jeżeli w drugim pokoleniu migranci nabywają obywatelstwo, no to nabywają też i prawo wyborcze. W związku z tym przecież można sobie wyobrazić sytuację taką, że mamy jakieś dwie silne partie polityczne, które z sobą rywalizują w danym państwie i jest jakaś mała partia właśnie proimigrancka, czy wręcz złożona z imigrantów, która będzie języczkiem uwagi i będzie mogła wpływać na proces decyzyjny poszczególnych państw unijnych. Czyli łagodzić tę politykę migracyjną, krótko mówiąc. Powinniśmy łagodzić politykę migracyjną, natomiast z tymi osobami, które już tutaj przybyły, trzeba było się zastanowić, czy one rzeczywiście będą się integrowały z środowiskami, w których funkcjonują, czy będą dokonywały zamachów terrorystycznych. Czyli tutaj trzeba było chyba dokonać jakiejś takiej gradacji. Kto rzeczywiście jest tym imigrantem, a kto zamachowcem. Na razie Polska jest krajem bezpiecznym. Polska jest krajem bezpiecznym właśnie dlatego, że nie zgodziła się na relokację tych kwot imigrantów. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę ci imigranci, oni przybywają do Europy Zachodniej głównie po socjal. Czyli chcą jakby żyć sobie w takim dostatku finansowym. Natomiast do krajów biedniejszych, takim jak Polska, czy w ogóle państwa Europy Środkowo-Wschodniej, oni tutaj nie dążą do nas. W związku z tym, jeżeli byśmy narzucili, czy Unia Europejska narzuciłaby nam jakieś kwoty tych migrantów, no to pytanie, w jaki sposób mielibyśmy ich tutaj zatrzymać. Ale to nie oznacza, że jednak próby przedostania się tutaj terrorystów, krótko mówiąc, że tych prób po prostu nie ma. Oczywiście, że są. Mieliśmy przykłady w tym szlaku przez Bieszczady. Był tutaj przecież ten precedens związany z Terespolem, ale warto też zwrócić uwagę, że działania służb mundurowych, zabezpieczających, one są w dużej mierze zdeterminowane przez klimat polityczny. Polski rząd jasno... Czy zmianę klimatu politycznego, bo pamiętamy, że rząd Ewy Kopacz bardzo szeroko chciał otworzyć. Tak, to jest prawda, to byłby błąd. Mhm. Minister Błaszczak jasno powiedział, że jeśli chodzi o ten nielegalny przemyt ludzi i tych ruchów migranckich, to my stawiamy tutaj jasną barierę. Natomiast jeśli chodzi o te służby mundurowe w Europie Zachodniej, one się po prostu boją jakby ostrzej zainterweniować, dlatego że nie ma klimatu politycznego do tego, żeby blokować tę politykę. Trzymają się poprawności politycznej. I są, to jest po pierwsze. Po drugie też cały ten establishment medialno-polityczny też to trzyma w ryzach, a więc część informacji ukrywa, manipuluje pewnymi faktami. No i stąd mamy taką sytuację, a nie inną. No dzisiaj Platforma Obywatelska ma bardzo duży problem z tym, żeby jasno się określić, czy jest za przyjmowaniem imigrantów, czy jest przeciwko, w jakiej skali i tak dalej.
No ale też platforma, ostatnia działalność platformy na scenie politycznej też wzbudza pewne kontrowersje, bo przecież mamy kwestie tragicznych skutków nawałnic i cóż, i pojawiają się politycy platformy tylko po to, żeby powiedzieć, rząd nic nie robi, rząd nie działa, my byśmy to na pewno zrobili lepiej. No właśnie, czy to nie jest próba zbijania kapitału politycznego? No niewątpliwie tak. Zresztą nie tylko na tym, bo myślę, że w ogóle opozycja poszukuje tylko takich źródeł czy pretekstów do tego, żeby zaatakować rząd. Krótko mówiąc, uprawia krytykanstwo. I trochę szkoda, dlatego że to jest też i ze szkodą dla procesów demokratycznych w Polsce, dlatego że opozycja powinna być konstruktywna i w sposób merytoryczny recenzować działania rządu. To jest rola opozycji, a nie uprawiać krytykanstwo, bo to krytykanstwo do niczego nie prowadzi. To zresztą widać po sondażach, że zwykle jest tak, że jeśli ugrupowanie polityczne wygrywa wybory, to już w połowie kadencji to poparcie dla tego ugrupowania spada z różnych względów, bo kończy się fala zadowolenia społecznego tuż po wyborach, część obietnic być może nie jest właściwie zrealizowanych albo tak zrealizowanych, jak sobie wyborcy by to wyobrażali. Gdybyśmy spojrzeli nawet od roku jeszcze 90, to zawsze w połowie, w drugiej połowie kadencji to poparcie spadło, natomiast w przypadku Prawa i Sprawiedliwości ono ciągle rośnie. W związku z tym Polacy jakby dobrze oceniają działania rządu, natomiast źle oceniają opozycję, ale to właśnie dlatego, że nie przedstawia alternatywnych rozwiązań dla rozwiązań rządowych, tylko poszukuje jakichś takich pretekstów po to, żeby zaatakować rząd. I jeśli by jeszcze to robiła na forum polskim, to jeszcze można by było to zrozumieć. To by się pewnie wpisywało w jakąś taką grę polityczną, ale problem jest taki, że te konflikty społeczne opozycja wyciąga za granicę, więc tutaj jakby psuje nam ten wizerunek Polski i to jest pewien kłopot, dlatego że to są działania po prostu nieetyczne. No nie wolno za granicą szkalować własnego państwa. No, zwłaszcza jeżeli się używa do tego też propagandy, a nie argumentów merytorycznych. Ale czy nie sądzi pan, że tak naprawdę ten temat, który podnosi Platforma, no dzisiaj Grzegorz Schetyna w Gdańsku na konferencji, że rząd absolutnie sobie nie radzi z tą sprawą, podczas kiedy widzimy, że premier w Gdańsku po nocy, kiedy były nawałnice, już była obecna i w sztabie kryzysowym podejmowała decyzję. Czy to nie jest jednak strzał w stopę, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską? Bo przecież nie trudno stwierdzić, że w takiej sytuacji raczej tego typu działań politycznych nawet opozycja podejmować nie powinna. Nie powinna, tym bardziej, że w Polsce obowiązuje pewien system zarządzania kryzysowego, stworzony ustawami jeszcze z 2002 roku i ten system jest hierarchiczny. Krótko mówiąc, jeżeli się pojawia jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie, czy to będzie katastrofa naturalna, czy awaria techniczna, to wówczas tymi pierwszymi instytucjami, które na to reagują, to są gminy, tworząc określone grupy, stałe czy czasowe do tej realizacji. Jeżeli sobie gminy z tym nie radzą, wchodzi w to powiat. Jeżeli sobie powiat nie radzi, wchodzi województwo rządowe, a więc już tutaj mamy do czynienia z działaniami na poziomie... I tak się działo. I tak się działo. I gminy na swoim terenie zabezpieczyły to, co najważniejsze, życie ludzkie. Tutaj jakby nikomu nic się nie stało, natomiast w tej chwili trwa oszacowanie strat, no i trzeba będzie wyasygnować pieniądze, aby usunąć skutki tej katastrofy. Więc to jest jakby naturalne działanie wpisane w system zarządzania kryzysowego, który funkcjonuje w Polsce od 15 lat. Czy dostrzegł pan arogancję władzy w działaniu? W jakiejś mierze tak, dlatego że my przypomnijmy, że przecież to nie jest jedyna taka katastrofa, która się w Polsce zdarzyła. Kiedy Wrocław tonął pod powodzią, to jeden z liderów opozycji, który przecież wywodzi się z Wrocławia, no, balował sobie na koncercie w Warszawie. Inny z kolei mówił, że woda ma to do siebie, że się zbiera i odpływa do Bałtyku, więc on tutaj nie widzi konieczności do jakichś takich szczegółowych działań, więc no, to jest pewien taki... To były prezydent, tak? Tak, tak. Więc to jest... No, taki trochę element chyba hipokryzji. A czy tą arogancję, czy Platforma mogłaby krytykować arogancję obecną? Czy mamy do czynienia z taką arogancją jak kiedyś? Gdyby rzeczywiście Platforma Obywatelska zachowywała standardy większe niż dzisiejsi rządzący, to pewnie by miała jakąś legitymizację do tego. Natomiast nie można zaobserwować wyższych standardów rządzenia w ciągu ostatnich 8 lat niż teraz. Tak. Panie doktorze, chciałbym jeszcze na koniec przejść do tematu, który jakby miał być głównym tematem naszym, ale z racji wydarzeń musieliśmy trochę przesunąć ciężar tego programu. Chodzi mi o kwestie gospodarcze i wzrost gospodarczy. Główny Urząd Statystyczny podał, że drugi kwartał tego roku to jest 3,9 PKB, ponieważ jest to kilka dni mniej
roboczych, więc można szacować, że jednak ten PKB w dalszym ciągu jest powyżej 4%. Pytanie, z czego wynika takie tempo wzrostu gospodarczego? Czy to jest w dalszym ciągu tylko konsumpcja, czy już wzrost inwestycji? Czynników jest wiele. Pierwszym i najważniejszym to jest zmiana prowadzenia polityki gospodarczej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, że od lat 90. w zasadzie do 2015 roku mieliśmy do czynienia z tym takim nurtem liberalnym w gospodarce. On był dla Polski nie za bardzo korzystny, dlatego że Polska jest słabszym państwem gospodarczo niż państwa Europy Zachodniej i to na wymianie handlowej z Polską państwa Europy Zachodniej bardziej korzystały. A więc po pierwsze zmiana prowadzenia polityki gospodarczej, po drugie prawidłowa kolejność wykonywania działań. Krótko mówiąc, rząd najpierw uruchomił programy społeczne po to, żeby zwiększyć popyt konsumpcyjny, a więc jakby dać ludziom pieniądze i w tej chwili uruchamia programy inwestycyjne, chociażby Mieszkanie Plus. Czyli przyspieszyć obrót gotówką. Przyspieszyć obrót gotówką, ale chodzi o to też, żeby jakby zwiększyć siłę nabywczą ludności. I to był jeden z celów tych programów społecznych, chociażby 500+. W następnej kolejności było właśnie zwiększenie popytu inwestycyjnego, wzrost wydatków rządowych właśnie w gospodarkę, więc ten trzeci element produktu krajowego brutto i w tej chwili Mateusz Morawiecki zajmuje się relacją eksportu netto. Krótko mówiąc, w Polsce ten eksport netto ciągle jeszcze jest ujemny, a więc hamuje nam wzrost tempa produktu krajowego brutto, a więc więcej importujemy niż eksportujemy i działania rządów w tym zakresie, myślę, że w ciągu najbliższych 2 lat będą właśnie szły w tym kierunku, aby te relacje eksportowo-importowe poprawić w Polsce. W związku z powyższym można powiedzieć, że należy się spodziewać w dalszym ciągu wzrostu gospodarczego, ale tutaj jeszcze jest jeden ważny element, o którym nie wspomnieliśmy. Natomiast mianowicie wyłudzanie podatku VAT. Zwróćmy uwagę, że w poprzednich statystykach pojawiał się też wzrost gospodarczy. Tutaj prezentowana była ta zielona wyspa, tak? Ale to był wzrost gospodarczy papierowy, wirtualny, dlatego że wystawianie faktur bez pokrycia VAT-owskich, ono oczywiście nam w statystykach pokazuje obrót, tak. Ale nie ma tych pieniędzy, a wręcz przeciwnie, one są wyłudzane z budżetu państwa. To był jeden element. I drugi element, przecież ci nieuczciwi podatnicy, przedsiębiorcy podatnicy, byli o wiele bardziej konkurencyjni niż ci, którzy uczciwie płacili podatki, no bo ci płacili, a ci nie. Ci, którzy uczciwie płacili podatki, to byli głównie mali i średni przedsiębiorcy, a więc firmy polskie, które nie miały możliwości ani kapitałowych, ani organizacyjnych, żeby uciekać do rajów podatkowych. A więc ten wzrost gospodarczy jest przede wszystkim realny. To znaczy, że rzeczywiście te pieniądze wpływają do budżetu i stąd mamy pieniądze na prowadzenie polityki społecznej i gospodarczej. Czyli wiemy, skąd się wzięła zielona wyspa, którą tak naprawdę zwykli Polacy właściwie nie odczuli nie w ogóle. Nie odczuliśmy, ani też budżet państwa tego nie odczuł. To po prostu były wirtualne pieniądze, wirtualne statystyki tego wzrostu z jednej strony, a z drugiej strony właśnie wyciąganie pieniędzy z budżetu państwa poprzez te źródła podatku VAT. Przyzwoite tempo rozwoju 4% PKB, a jednocześnie niskie bezrobocie. Czy to przypadkiem nie może doprowadzić do takiego trochę zatkania, mam na myśli rozwoju przedsiębiorstw, które już w tym momencie mają pewien problem ze znalezieniem dobrych pracowników? No rzeczywiście być może w takim ujęciu strukturalnym są być może takie branże, w których tego typu problemy występują, ale zwróćmy uwagę, że to bezrobocie w Polsce, no ono się waha w granicach 8, troszeczkę może poniżej 8%, a więc no jest jeszcze dwukrotnie wyższe niż takie bezrobocie frykcyjne, więc tak. Spowodowane tym, że się pracownicy przemieszczają, ale ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden element związany właśnie z bezrobociem. Zwróćmy uwagę, że w każdej gospodarce występuje w zasadzie ujemna korelacja między bezrobociem a inflacją. Oczywiście za cenę podwyższenia jednego wskaźnika można obniżyć wskaźnik drugi. No i tutaj jest taka rywalizacja między bankiem centralnym a rządem, czy obniżamy inflację za cenę wzrostu bezrobocia, czy staramy się obniżać to bezrobocie, ale godzimy się na wyższy poziom inflacji. Natomiast to, co się udało premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to jest obniżenie i bezrobocia, ale też przy niższym poziomie inflacji. Więc to pokazuje, że ta polityka jest dobrze prowadzona w sensie makroekonomicznym. Dziękujemy za udział w programie. Doktor Lech Jańczuk, politolog, ekonomista, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.